Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na takim oficjalnym, mocno i uroczystym podpisaniu umowy na program SOWA. Patrzcie Państwo, jak to się fajnie wpisuje, Czapla i SOWA, nie? I od razu jaśnie będzie w gminie Nowogę. Oczywiście żart ornitologiczny. Po mojej lewej stronie przedstawiciel firmy ITINET, pan Mateusz Paweł Bocheński. Po mojej prawej stronie skarbnik gminy, pan Marcin Marchewka, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pan Wojciech Szponar, pan kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultury i Sportu, pan Jarosław Sobolski i pan Adam Aniuksztys, Wydział GKI i MIŚ, Wydział pana Wojtka, można powiedzieć, który będzie już technicznie i fizycznie realizował wraz z firmą ITINET program SOWA. Dlaczego tak oficjalnie? Szanowni Państwo, bo to jest chyba największy w historii gminy Nowogard program wymiany oświetlenia na oświetlenie ekologiczne przede wszystkim, po drugie energooszczędne, a po trzecie zapewniające większe bezpieczeństwo na drogach w gminie Nowogard. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 500 000, panie kierowniku, proszę. 47 000. Dziękuję za szczegóły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze są oczywiście w formie pożyczki, ale oprocentowanej bardzo nisko i też umarzalnej w pewnej kwocie zgodnie z wytycznymi. Dołożyliśmy do tego wkład własny, zorganizowaliśmy przetarg i mamy firmę. Firma ITINET z Zielonej Góry. Z Zielonej Góry, jak przed chwilą się dowiedziałem, firma z kilkunastoletnią tradycją, która ma doświadczenie w tego typu dużych wymianach, czy globalnych wymianach w poszczególnych miastach. Przez wiele lat obsługiwała firma Zieloną Górę, tak zwane bieżące utrzymanie oświetlenia, współpraca z Eneą oraz kilka projektów dużych, Kołbaskowo oraz inne gminy. Myślę, że pan Mateusz nam przybliży działalność firmy. Dla nas najważniejsze jest to, że dzisiaj podpisujemy umowę i praktycznie od dzisiaj firma może zaczynać. Pewnie pan Mateusz powie, że to się dzisiaj nie zacznie. No nie jest takie proste. Bo dzisiaj zamówienie opraw trochę trwa, dostarczenie tych opraw, ale firma jest gotowa, z tego co dostałem informację, do tego, aby rozpocząć pracę, jak tylko zamówione już, z tego co słyszałem, produkty dotrą do firmy i firma przystępuje do pracy i wykona to zadanie. Termin realizacji 6 miesięcy i to jest 6 miesięcy, to jest deadline. I panie Mateuszu, my bardzo mocno przyzwyczajamy się do dat. Dla nas data to jest jak święto w kalendarzu. Oczywiście. Więc prosiłbym, żeby ta data była dotrzymana, bo my lubimy mieć relacje takie dobre. A mieszkańcy na to czekają i mieszkańcy sami będą te 6 miesięcy odliczać, bo to dla nich przede wszystkim bezpieczeństwo, a dla nas i ekologia, a dla nas oszczędności w budżecie gminy Nowogard, bo technologia jest z tego, co mi współpracownicy mówili, wysoce zaawansowana. Panie Mateuszu, kilka słów o firmie, aby pan mógł przedstawić dla mieszkańców gminy Nowogard. Zatem dzień dobry, jestem przedstawicielem firmy ITINET, której właścicielem jest pan Robert Wojniusz. No firma, tak jak już pan burmistrz powiedział, kilkunastoletnie doświadczenie. Tutaj na północy spore realizacje mieliśmy w modernizacji choćby gminy Kołbaskowo, Międzyzdroje, budowa potężnych inwestycji, również paromilionowych dla gminy Koblanka. Doświadczenie
modernizacjach no, mamy duże, idzie to nam wszystko sprawnie. Oczywiście wszystko zależy od tego, kiedy nam zjadą wszystkie elementy układanki, czyli oprawy, szafy, które też będziemy modernizować, sterowania oświetleniem. No i tutaj wstępnie 2 do 3 miesięcy oczekujemy na stricte oprawy. Może się wydawać długo, ale to wynika z tego, że po prostu w gminie będzie bardzo zaawansowane oświetlenie LED-owe. Będzie tak zaawansowane, że będzie można nawet zasterować jedną konkretną oprawę z danej ulicy. Będziemy wiedzieli a propos zużycia energii, danych obwodów, wszystko. Będzie można to kontrolować w 100%. No, na tą technologię trzeba poczekać. Jest wszystkie oprawy będą marki Schroedera, z którym tutaj współpracujemy a propos rozwiązań technicznych na gminie Nowogard. No i co? Jeżeli tylko nam oprawy przyjadą, sterowanie, szafy będą wykonane, myślę, że to zbiegnie się w czasie, ruszymy do działań wymiany. Będą to, myślę, wstępnie 2 ekipy, jeżeli będzie potrzeba, będzie ich więcej. I sukcesywnie ulicami będziemy zmieniać jakby te oprawy, czyli modernizować. Czemu ulicami? Ulicami, żeby było bezpieczeństwo jakby zapewnione na danym odcinku, żeby było jak najmniej wyłączeń oświetlenia drogowego, żeby nie było sytuacji, że gdzieś na danym obwodzie jakby któraś lampa nie świeci. Nie? Także z tym podejściem podejdziemy do tej modernizacji i myślę, że no co, potrwa nam to pewnie z miesiąc, półtorej samej wymiany i już będzie gotowe. No to jest najważniejsze, my specjalnie poprosiliśmy firmę i w dokumentacji to zawarliśmy, żeby to nie było tak, że przy ulicy 5 marca na przykład jedna ulica, jedna lampa, na 15 lutego 2 lampy i potem powrót na tą samą ulicę, tylko po prostu wyłączamy ulicę, wymieniamy kompleksowo i włączamy już na nowo i mieszkańcy mogą być zadowoleni. Dla nas to ważna informacja, to co Pan Mateusz powiedział, że praktycznie każdą lampą można sterować z komputera, z urządzenia elektronicznego, ilość natężenia światła podawać. To też chodzi o to bezpieczeństwo i będziemy tutaj reagować na wnioski mieszkańców. Oczywiście można te oprawy też na te godziny nocne obniżać natężenie, redukcję mocy stosować, po to, aby w tych godzinach, gdzie praktycznie ruchu nie ma na drogach, a są takie godziny, powodować, żeby te koszty funkcjonowania oświetlenia w gminie Nowogard nie należały do wysokich, bo troszczymy się o środki publiczne, środki mieszkańców, którymi dysponujemy. Ja tylko przypomnę, że wymieniamy prawie 700 opraw. To 680. To jest skala, natomiast dla jakich poszczególnych ulicach, to Pan Adam Anioczkus nam powie, które to ulice będą wymieniane. Przechodzimy na Armii Krajowej. Ulica Wojska Polskiego, końcówka w kierunku Smurzyn, ulica Promenady, ulica Kosynierów, Rataja. Następnie będziemy wykonywać modernizację na ulicy 3 Maja, na ulicy Bohaterów Warszawy, na ulicy Poniatowskiego, oczywiście wszystkie alejki nad jeziorem. Tu chcemy jeszcze dodać, że wymieniamy oprawy, 680 opraw, które są stare, oprawy sodowe, gdzieś jeszcze znajdujące się oprawy rtęciowe, bardzo energochłonne, zostaną wymienione na nowoczesne, ale jeszcze trzeba dodać, że oprawy istniejące LED-owe będą zmodernizowane, bądź też, jeżeli firma uzna to za stosowne, wymienione również na Schroedera, bo nieraz koszt modernizacji oprawy będzie wyższy niż wymiana na nowoczesną oprawę. Chcemy dodać, że ze wstępnych szacunków zużycia energii elektrycznej, ta energia elektryczna będzie zredukowana do 1/3 obecnie pobieranej przez oświetlenie nasze gminne.
Bo oczywiście chciałem dodać, że podlega to jedynie modernizacji oświetlenie stanowiące własność gminy. Na naszym terenie mamy dwóch operatorów, czyli my jako gmina, co mamy własne oświetlenie, oraz Enea Oświetlenie, który ma siedzibę w Szczecinie. Niestety my nie możemy modernizować oświetlenia w tym przypadku eneowskiego, bo to nie jest nasz majątek. Musimy korzystać z tego, co jest. Realizacja zadania zakończy się zgodnie z umową, która zostanie podpisana na dany moment 2 sierpnia. Do 2 sierpnia powinno być to zadanie zakończone, więc te oszczędności zaczniemy odczuwać tak naprawdę w drugim półroczu. Natomiast tak jak tutaj przedmówcy wskazali, no jest to 70%, co też nam pozwoli na wykonanie zaleceń rządowych na chwilę obecną i uzyskania tej oszczędności 10% w zużyciu czy w ograniczeniu źródeł energii w każdej gminie, bo takie zalecenia są zgodnie z ustawą szczególną w tym zakresie. No i będziemy, można powiedzieć, gminą, która ten obowiązek wypełni. Tak? Tą umowę podpisali już wszyscy, którzy mogą podpisać, żeby została zawarta. Pan Adam już zgwarantuje tutaj sprawy techniczne. Pan kierownik Wojciech Szponer nadzór nad realizacją tego zadania. Podpisał się pan Jarosław Soborski, więc rozumiem, że to jest zgodne z programem, o który aplikujemy. Podpisał się pan skarbnik, czyli pieniądze w budżecie mamy. I podpisał się nasz mecenas, pan Przemysław Ślozowski, czyli umowa jest zgodna z przepisami prawa. W związku z tym, jeżeli ta umowa jest już tak oparafowana, no to nie pozostaje nic innego, jak podpisać. Niech mieszkańcy mają bezpiecznie, taniej i ekologicznie.